Witam Was serdecznie na moim wykładzie pod tytułem Czy zaczyna się nowa era w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2022. Mój wykład będzie się składał z czterech części, które będziecie mogli obejrzeć osobno. No nie chcę Was zanudzić takim jednym monologiem, prawda, super długim. Zatem startujemy z częścią pierwszą i rozpocznę ją od uwagi, iż tytuł przypadkiem zbiega się z wojną na Ukrainie, tak? Znaczy był on określony już znacznie wcześniej w ramach przygotowań do tego festiwalu o nowej erze, ale teraz wszyscy mówią, że zaczęła się nowa era, ponieważ Rosja zaatakowała Ukrainę, zrobiła coś, czego się od 70 lat w Europie nie robiło, czy 75, i to jest jakiś nowy okres. O tym będziemy mówić w ostatnim odcinku, a teraz chciałbym Wam coś pokazać. Tylko się proszę nie śmiejcie, nie śmiejcie. To jest coś, co zrobiłem dla Was własnymi rękami. Kupiłem w sklepie dla majsterkowiczów linę i deseczkę przyciąłem. Tu są gwoździe. W środku ona się trzyma na tych gwoździach. Powiecie, wykład z filozofii, a jakaś taka lina. Otóż pamiętajcie jedną rzecz. Filozofia opiera się na pojęciach, które chwytają rzeczywistość w jej najistotniejszych, elementarnych składnikach. Pojęcie pochodzi od jąć, chwytać, od chwytu ręki. Jak wiecie z antropologii, chwyt ręki, uwolnienie rąk, postawa stojąca uczyniła z małpoluda człowieka. Zatem działalność rzemieślnicza, będąca jednocześnie i myśleniem, i ćwiczeniem chwytów rąk, jest czymś bardzo istotnym. Ja uważam, że za bardzo się oddaliliśmy od tych elementarnych pojęć, znaczeń i sposobów widzenia rzeczywistości. Zbyt abstrakcyjnie zalewamy tę rzeczywistość potokiem słów. I to jest jedna z chorób współczesności, no ale o tym też może jeszcze wspomnimy. Zatem jest to lina, która jest wygięta, co Wam przypomina ten kształt. Otóż mam nadzieję, czekajcie, bo jeszcze muszę tutaj czas uruchomić, żeby go kontrolować, tak, o. Mam nadzieję, że kojarzy się to Wam nie z szubienicą, tylko z, no załóżmy, nie wiem, trasą czy trajektorią lotu kuli armatniej, albo mostem, albo łukiem w architekturze, czymś w tym rodzaju. W matematyce i geometrii to się nazywa parabola. Gdyby to wygięcie było łagodniejsze, to byłaby elipsa, a gdyby było ostrzejsze, to byłaby hiperbola, więc to jest parabola. I ona rzeczywiście ma związek na przykład z lotem kuli armatniej, ale ma też związek właściwie ze wszystkim. Zobaczcie, tu jest początek, albo tak to zrobimy z drugiej strony. Tu jest początek, potem jest faza wstępująca, faza szczytowa i faza schyłkowa, tak? Gdzie siła ciążenia przeważa nad siłą ekspansji czy też siłą wyrzutu. Czyż nie jest tak również z życiem ludzkim? Człowiek się rodzi, rozwija, rośnie, tężeje fizycznie, koło 25 roku osiąga szczyt swoich potencji fizycznych, a potem już tak troszeczkę się starzeje i tak łagodnie zmierza aż ku śmierci. Czy tylko człowiek? Nie, nie tylko człowiek. Taki jest los i roślinki, i niedźwiedzia, i państwa dowolnego,
dowolnego związku państw, dowolnej cywilizacji, kultury, religii, wszystkiego. Wszystko powstaje, rośnie, osiąga punkt dominujący czy też szczytowy i potem kurczy się, maleje. Jest to, jak ja to nazywam, parabola istnienia. Ona wynika z tego, że cały świat pulsuje między, że tak powiem, zerem a szczytem, ale to jest inne zagadnienie filozoficzne. Ta parabola istnienia jest najbardziej uniwersalnym wzorcem zachowania wszystkich bytów, czy też losu wszystkich bytów. I będziemy się do niej odwoływać jeszcze. A teraz zobaczcie następującą rzecz. Ja odrywam jeden koniec, zdejmuję takie zabezpieczenie i na waszych oczach rozplątuję. Otóż ta lina składa się z trzech cieńszych lin. Te liny składają się ze sznurków, te sznurki składają się ze sznureczków, sznureczki z nitek, nitki z włókien, a włókna z poszczególnych komórek. Co wam to przypomina? Na przykład proces historyczny, tak? To jest, nie wiem, los jakiegoś państwa, to jest los trzech splecionych narodów w ramach tego państwa, tak? Te składają się z jakichś regionalnych historii, te z kolei z historii okręgów, plemion, potem są ludzkie, indywidualne losy i ten pojedynczy człowieczek to jest to ostatnie ogniwo, czyli ten ostatni fragment, czyli ta jakby taka komórka w roślinnej strukturze, która jest sama w sobie krucha, łamliwa, ale już spleciona w sznureczek, jest giętka i te sznurki w sznury i w linę i to jest bardzo mocna całość, potrafi utrzymać tonę ciężaru. Tak jest skonstruowana rzeczywistość, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że właściwie taką linę można zrobić ze wszystkiego, z bardzo heteronomicznych trendów czy wątków, tak? Ze sznurków można wpleść różnego rodzaju tworzywa i sztuczne, i naturalne. Można metal i szlachetny, i zwykły. Można to pomieszać, optymalizując różne właściwości tej liny. To zobaczycie, że stopień komplikacji tej struktury odpowiada stopniowi komplikacji rzeczywistości i kluczem jest nie zrozumienie wszystkich zależności, tylko zrozumienie, iż te zależności są bardzo kompleksowe i że nigdy tłumaczenie, jak to się fachowo mówi, monokauzalne, czyli odwoływanie się do jednego sznureczka, prawda, czy do jednej nitki, nie jest trafne. Tę zależność nazywam stratyfikacją inkluzywną. Tak? Stratyfikacją inkluzywną, w jednym wątku zawiera się mniejszy i tak dalej. I w aspekcie dynamicznym, to znaczy przedmioty, byty, rzeczy, sytuacje, organizmy tak się rozwijają i w ich życiu splatają się najróżniejsze wątki. Ale jeśli popatrzymy na rzeczywistość statycznie, tak jakby w jednym momencie czasowym, to raczej przydatna byłaby metafora inna, mianowicie taka metafora matrioszek. No, ta Rosja gdzieś się plącze z tyłu głowy. Matrioszka, jak wiecie, to jest taka babka, pusta w środku, w niej jest mniejsza babka, w tej jeszcze mniejsza babka i tak dalej, aż do jakiejś takiej maleńkiej babeczki. I no, weźmy na przykład to, co widzimy w tej chwili. Matrioszki, ta największa, niech to będzie na przykład Unia Europejska, te mniejsze to państwa składowe tej Unii, członkowskie, w nich zawierają się regiony, województwa, departamenty, czy jak tam się to za każdym razem nazywa. Te z kolei składają się z jakichś tam hrabstw, powiatów, a te z kolei z gmin czy okręgów. Tak? I mamy taką,
taką piramidę od największej całości do coraz mniejszej. Między nimi, tak jak między sznurkami liny istnieją zależności energetyczne, wzajemne podtrzymywanie się, wzajemne ścisłe wplatanie w ciąg wydarzeń, tak samo w tej strukturze istnieją wzajemne relacje. Góra wpływa na dół, dół wpływa na górę. Każda z tych organizmów jest organizmem jakby częściowo niezależnym, pobiera z zewnątrz energię, coś wydala na zewnątrz, przekazuje do góry, odbiera z dołu i na odwrót. To jest żywa struktura, w której istnieją te dwa ruchy. Jeden góra-dół, wertykalny, drugi horyzontalny. I na koniec tej metafory chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że ona ma pewien moralny wydźwięk. Owa lina. Zobaczcie. Można powiedzieć, że tak, że jesteśmy mróweczką, tak, która przebywa tę całą drogę, punkt szczytowy osiągnął, a potem już tylko w dół jest, prawda? Idą rzeczy w dół. Schyłek, spadek. No ale nie, jak się przyjrzycie tej linie, to nawet w ramach ogólnego spadku lub schyłku skręty sznurków składowych są takie, że w pewnym momencie idzie ten sznur do góry, prawda? On się przeplata, ale w ramach tego jest wzrost. W ramach schyłku jest wzrost, prawda? Czyli inaczej mówiąc, na przykład w ramach schyłku Unii Europejskiej może być wzrost i rozwój jakiegoś kraju członkowskiego. W nim pewne regiony mogą iść w dół, ale pewne regiony mogą się znowuż rozwijać, że tak powiem, w górę, osiągać coś więcej, zyskiwać na znaczeniu i tak dalej. I miasta, i to, i tego, i ludzie. Poszczególne losy. To znaczy bez względu na to, czy jesteśmy na linii wstępującej, czy na linii schyłkowej, mamy jako jednostki lub jako grupy tych jednostek szansę zarówno na poprawę naszej sytuacji, jak i na pogorszenie. Ale w ramach owych falowań zawsze pojawi się moment wstępujący. I to właściwie w taki zupełnie neutralny sposób nazywamy nadzieją, tak? Bo co to jest nadzieja? To jest właśnie cnota teologiczna, cnota, dobra, właściwość ludzi mieć nadzieję, tak? Że na tak jakby skoncentrować się w sobie i powiedzieć sobie, kiedyś będzie lepiej, ja z tego czerpię siłę. Coś nieokreślonego, nastawienie ducha. Nie. To możemy opisać bardzo neutralnie, bardzo, że tak powiem, rzeczowo. W ramach ogólnej pulsacji istnienia, w ramach falowania rzeczywistości, w ramach splecenia tego falowania z różnych wątków, zawsze pojawi się kiedyś w naszym życiu lub w życiu naszego kraju okres wstępujący. Pojawi się też zstępujący, ale myśmy o tym pierwszy. Dobrze. I teraz druga część wstępu do dalszych wykładów. Mianowicie, jak przejść od tego do opisu rzeczywistości, historii, no bo era to, pozwólcie, że łyknę kawy, bo era to okres historyczny, tak. No znów rzućmy bardzo takie makro spojrzenie na to, jak wygląda nasz świat w tym jego segmencie. On jest utkany z energii. Energia to jedyne tworzywo jego, tak? Dawniej filozofowie zastanawiali się, czy materia, czy duch i tak dalej. Jeśli przyjmiemy, że wszystko, że istnieje tylko energia i myśli, i przebiegi myślowe, i przebiegi tak zwane materialne, i przebiegi społeczne są to jakieś przejawy
przegrupowywania się jakichś sił w obrębie jakichś reguł, to musimy powiedzieć, że nasz segment rzeczywistości, czyli jakby życie planetarne, wygląda tak, iż gwiazda nasza, czyli Słońce, wysyła energię naokoło. Ta energia pada w postaci właśnie energii słonecznej na powierzchnię planety. Stanowi jej 99%, bodajże tam trochę jest z wnętrza, czy jakiejś tam starej energii ze starych gwiazd, ale to jest nieistotne. Na tej powierzchni przekształcana jest w tak zwane życie, a szczególnie w rośliny. Te rośliny są spożywane przez zwierzęta. Tworzy się taka piramida troficzna, prawda, na której czele zresztą stoi człowiek. Ale ta piramida jest jakby uniwersalnym wzorcem strukturyzowania różnych przebiegów i wpływów energetycznych. I również państwo i społeczeństwo jest takim jakby wzorcem, podlega temu wzorcowi. Klasyczne państwo, takie jest, jakie znamy je od przejęcia przez gatunek ludzki osiadłego trybu życia, czyli od jakichś 12 tysięcy lat, wygląda tak, że właśnie jest terytorium, to terytorium jest eksploatowane, czyli rolniczo obsiewane, zagospodarowane zwierzątkami i tak dalej. Ludzie swoją pracą przerabiają energię na jakieś inne formy użyteczne wyższym strukturom, ale tak naprawdę to cała ta energia, wszystkie jej nadwyżki, które są konieczne do podtrzymania życia bezpośredniego tych suborganizmów, są kierowane ku górze, przechwytywane przez górne szczeble, znaczy przez warstwy społeczne, tak? Państwem kieruje kasta wojowników, czy rycerzy, czy żołnierzy, prawda? Ściąga podatki, tak? Dla nas to jest oczywiste, ale właściwie dlaczego jest to oczywiste? Ściąga te podatki, podatki przekształca w rzeczy potrzebne dla własnej egzystencji, ale również na zasoby, broń, budulec i tak dalej, które służą czemu? Powiększaniu kontroli nad zasobami, czyli z reguły powiększaniu własnego terytorium. Powiększanie terytorium to nie jest pukanie do drzwi sąsiada i pytanie, nie chciałbyś mi oddać połowy swego pola, tylko to jest po prostu wkraczanie na jego pole z bronią, zabijanie jego lub wytrącanie mu broni, czynienie z niego niewolnika i zagarnianie tego pola. Tak? Historia ludzkości przez ostatnich 12 tysięcy lat to głównie historia wojen. Głównie historia wojen. I te wojny nie są niczym innym niż na przykład zachowanie roślinek na naszej grządce w ogrodzie. Siejemy pietruszkę, marchewkę, to tamto, jakieś tam przypadkowe nasionka i potem one zastają i każdy się rozprzestrzenia do słońca, stara się zacienić sąsiednie, zagarnąć jak najwięcej tej energii słonecznej. Jedne giną, inne na marginesie istnieją, a te największe, prawda, które nas potem cieszą, rozkwitają i by także zdominują nad innymi. Czyli celem głównym, czy też uogólnionym wszystkich organizmów złożonych na powierzchni tej planety, które wykazuje, demonstruje gatunek ludzki, jest i była, tak to powiedzmy, ekspansja lub oczywiście obrona przed ekspansją innych, tak? Czyli jej zewnętrznym przejawem były wojny, taką jakby okresami przejściowymi rządziła tak zwana polityka. Wiadomo, polityka, wojna jest przedłużeniem polityki i odwrotnie. I to, co się działo, w gruncie rzeczy było podporządkowane tylko i wyłącznie temu jednemu celowi, tak? 95% społeczeństwa dawało z siebie energię, więcej niż brało, tak? To było
punktowo dostrzegane przed filozofów, na przykład Marx uczynił z tego całą jakby taką podstawę filozofii, wyzysk, nazywał to wyzyskiem, tak, że, ale mówił, że robotnik jest wyzyskiwany, wszyscy byli wyzyskiwani, tak, chłopi byli wyzyskiwani, tak, robotnicy wyzyskiwani, mieszczaństwo było wyzyskiwane, każdy starał się pobrać jakieś zasoby dla siebie lub dla rodziny, a potem przychodził ktoś i mówił, dawaj, odbierał mu. I to szło do góry, do góry, do góry. Król miał co prawda tych zasobów bardzo dużo, ale musiał prowadzić wojny i, że tak powiem, odpowiadał za całość. Jak objął państwo o powierzchni 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, a jak umierał miało 300, to wielki, tak? Przy czym z dzisiejszego punktu widzenia ci wszyscy wielki, Fryderyk Wielki, Karol Wielki, Aleksander Wielki, Napoleon i tak dalej, to byli jacyś psychopaci, jacyś patologiczni, agresywni, mordercy, winni śmierci setek tysięcy, jeśli nie milionów ludzi, którzy zamiast usiąść rano, wypić kawkę i poczytać gazetę, wsiadali na koń, atakowali sąsiadów. Aleksander wspinał się jako pierwszy na drabinie na mury obleganych miast. No świr kompletny, tak. A mówimy wielki. O, wielki gigant. Niestety przyrost energii w jakimś organizmie traktujemy jako jego największe dobro. To jest zresztą gwóźdź do naszej trumny, ale o tym będziemy mówili potem. No więc naczelną zasadą też życia kulturalnego, religijnego, moralnego było wygenerować od jednostek maksimum energii, przechwycić ją i przekierować ku górze w celu użycia jej na rzecz ekspansji, poszerzenia terytorium lub obrony przeciw tym, którzy z zewnątrz ku nam ekspandowali. I to jest właściwie to, co chciałem wam powiedzieć w pierwszej części, na wstępie, a potem w kolejnych częściach. Bliżej przyjrzymy się temu zjawisku i zadamy pytanie, czy ono trwa dalej, czy będzie trwało tak zawsze, czy może coś się zmieniło. Dziękuję wam bardzo za uwagę.